11 marca 1947 roku rozpoczął się proces Rudolfa Hessa, pierwszego komendanta KL Auschwitz. Dokładnie rok wcześniej brytyjska policja zatrzymała go we wsi Flensburg, niedaleko granicy duńskiej, gdzie na farmie rolnej ukrywał się pod przybranym nazwiskiem Franz Lang Langer. Brytyjczycy przekazali Hessa Międzynarodowemu Trybunałowi Wojskowemu w Norymberdze, gdzie zeznawał w sprawach Ernsta Kaltenbrunnera, Oswalda Pola i IG Farben. Hess nie zaprzeczał, że jego działalność była zbrodnicza, ale zawsze podkreślał, że wykonywał tylko rozkazy przełożonych. W kwietniu 1946 roku Brytyjczycy oddali Hessa polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Akt oskarżenia przygotował prokurator Jan Zen, który w latach 1945-1946 prowadził badania na terenie obozów Auschwitz i Birkenau. 2 kwietnia 1947 roku Najwyższy Trybunał Narodowy wydał wyrok skazujący Hessa na karę śmierci przez powieszenie. Na prośbę więźniów oświęcimskich egzekucja miała odbyć się na terenie obozu. Egzekucję wykonano 16 kwietnia 1947 roku o godzinie 10:07. Przed egzekucją Hess nawrócił się, wyspowiadał się i przeprosił wszystkich Polaków za krzywdy im wyrządzone. Egzekucja Hessa była ostatnią egzekucją publiczną w Polsce. Nie znamy pojęcia, mówił